Owoce, warzywa, jogurty i batoniki bez cukru. Tak wyglądają półki sklepików szkolnych po zmianach. Jedni narzekają na to, że po wprowadzeniu zakazu sprzedaży niezdrowej żywności w szkołach nic nie można kupić. Jest niesmacznie i żeby zjeść coś konkretnego, trzeba wychodzić poza szkolne mury, wyjaśniają uczniowie. Drudzy wręcz przeciwnie, są zadowoleni ze zmian. Ja teraz w ogóle nie kupuję, bo jest niedobre. No. Zrobili zdrową żywność i w ogóle niesmaczne. Wycofali bardzo dużo rzeczy ze sklepików szkolnych, ale ja sam wielu zakupów nie robiłem i nie zmieniło to dla mnie zbyt wiele. Można kupić między takie drożdżówki, takie kanapki, które sama pani robi, tosty, jogurty takie deserowe z musli. Ja jem tylko niezdrowe jedzenie. Zamiast chodzić do sklepiku na przerwy, udaję się do mamki na ulicy Wałowej. Jakoś sobie radzę, no musimy sobie jakoś radzić, cóż. Taka sytuacja. Jak ktoś chce chipsy czy coś, no to musi sobie kupować nie w sklepiku szkolnym, znaczy to... tylko no, obok tak jakby szkoły. Nie musi wychodzić za teren, tak, co jest raczej niedozwolone. No okej, są owoce. No właśnie, co można kupić w takim sklepiku szkolnym? Owoce, na pewno. I co jeszcze? Warzywa też są. Jogurty naturalne mamy. Czyli zmiany w sumie na plus, tak? Na plus. Ja byłem przyzwyczajony, że jadłem sobie, no powiedzmy, niezdrowo, a teraz muszę nagle na siłę jeść tą zdrową żywność. No i nie, no ja raczej nie kupuję już w sklepikach szkolnych. Dodajmy, że zakaz sprzedaży śmieciowego jedzenia w sklepikach szkolnych obowiązuje od 1 września. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.